Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na kolejną odsłonę aplikacji VOCR, a dokładnie rozpoznawanie obrazów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji za pomocą aplikacji VOCR. Jak tego dokonać? Dowiecie się z linków, które podpinam tutaj do opisu tego nagrania. Znajdziecie je także w mojej szufladzie. Tam wyczerpujące informacje na temat tego, jak skonfigurować aplikację VOCR, gdzie musicie pozyskać niezbędny klucz API i tak dalej. Tutaj pokażę Wam tylko efekty ostateczne działania tego rozpoznawania obrazu. Różnego rodzaju aplikacje do rozpoznawania obrazów dla osób niewidomych i słabowidzących już funkcjonują. Są to aplikacje na urządzenia mobilne. Mamy na Windowsa aplikację Be My Eyes. W momencie, gdy nagrywam to ten materiał, nie ma jeszcze Be My Eyes na komputery z systemem macOS, dlatego korzystamy z aplikacji VOCR w wersji 2 i wyżej. Nadal jest to wersja beta, więc przypominam, że nie do końca może to być stabilne rozwiązanie. Często mamy informacje o błędzie, zresztą sami zobaczycie. Przypominam, bo przejdę od razu tutaj do demonstracji, jak wywołujemy zeskanowanie ekranu, Ctrl, Command, Shift, W. Mam informację, że nic nie znaleziono, więc teraz, skoro nic nie znaleziono, to sprawdźmy, czy tutaj znajdzie coś nowa funkcja rozpoznawania obrazu w aplikacji VOCR. W tym celu naciskam skrót Ctrl, Command, Shift i klawisz A, jak Artificial Intelligence. Response from GPT, please wait. Słyszymy, że informacja została. Ikona ma kolor fioletowy i jest zamknięta w zaokrąglonym prostokątnym kształcie. Wewnątrz prostokąta znajduje się symbol przypominający ekran komputera lub monitora z małym symbolem osoby w prawym dolnym rogu. Symbol osoby jest pokazany jako głowa i ramiona. Możliwe znaczenia i konteksty. 1. Wideokonferencje lub spotkania online. Ikona może reprezentować funkcję platformy do wideokonferencji, gdzie użytkownik może prezentować treści innym uczestnikom lub uczestniczyć w zdalnym spotkaniu. 2. Prezentacje. To jest już opis. Na trybu prezentacji, gdzie osoba prezentuje dane lub informacje na ekranie komputera. 3. Edukacja online. Jesteście zdziwieni? Zatrzymuję w tym momencie. To, co usłyszeliście, jest opisem okna Zoom, bo to, co dzisiaj dla Was nagrywam, widok ekranu, to, co widać na komputerze, czyli okno mojej szuflady, widzicie w oknie udostępnianym Zooma, bo nagrywam Wam w Zoomie. Dlatego obraz, który został zeskanowany w tym momencie, to jest zrzut ekranu, który wykonała aplikacja VOCR. Wysłała go do OpenAI, do chatbota GPT w wersji 4o, który rozpoznał ten zrzut ekranu i po jego analizie przesłał mi zwrotną informację. Ta informacja trafiła do schowka, więc gdybym chciał, w tym momencie mogę sobie wkleić cały ten tekst do jakiegoś edytora tekstu i zrobić z niego użytek. Może ktoś powiedzieć, ale jak to? No przecież chciałbym na przykład dopytać o jakieś szczegóły, bo mamy taką możliwość w aplikacji Be My Eyes. I czy to jest możliwe tutaj? Tak, jest możliwe, bo ja to specjalnie wyłączyłem w tym momencie, a włączamy to bardzo prosto. Ja w tym momencie wywołam menu. Status menu, czyli VoiceOver, dwa razy klawisz M. Mam tutaj ikonkę VOCR, wy teraz możecie tego nie widzieć, ale ja to rozwijam. Słyszycie, mam ustawienia. Ustawienia rozwijam. I mam tutaj coś takiego jak Use Last Prompt. Użyj ostatniego promptu. Ona nie jest tutaj, ta informacja, anonsowana, że to pole jest zaznaczone, ale ja tu kliknę Enter. I zobaczymy, co się stanie. Jestem na mojej stronie internetowej, w przeglądarce Safari i teraz znowu nacisnę skrót, najpierw może zatrzymam jeszcze raz, Ctrl, Command, Shift, W. Znowu mam informację, że niczego nie znaleziono. Ja się może przełączę jeszcze dla pewności. Tak, jesteśmy w Safari. Jeszcze raz, Command, Ctrl, Shift, W. Nic nie znaleziono, ale ja znowu naciskam teraz ten sam skrót Ctrl, Command, Shift, A. No i poleciało nam zapytanie do sztucznej inteligencji, zamiast pojawić się pytanie, więc jeszcze raz dajmy sobie. O, słyszycie, mamy błąd
dostarczenia informacji to nawet dobrze. Ja jeszcze raz. O, teraz niby zaznaczone. Odznaczam i zobaczmy to. Jeszcze raz. Nic nie znaleziono. O. I teraz, gdy nacisnąłem Ctrl, Command, Shift, A, wyskoczyło mi okienko na prompt. Analizy daj maszyny na całym pychem siwem, gdy ile manner. Zawartość zaznaczona. Mam tutaj wpisane po angielsku, aby narzędzie ChatGPT przeanalizowało obraz i wysłało mi szczegóły tego obrazu, ale zwróćcie uwagę, komunikat jest po angielsku, więc odpowiedź też dostałbym po angielsku. Jeśli nie chcemy, aby odpowiedź była po angielsku, to w tym miejscu powinniśmy sobie wpisać Translate. Answer, czyli answer in po tu polish. Polish. Przetłumacz odpowiedź na polski. I teraz daję OK. Wyślij. I mam znowu analizę ekranu, co znajduje się w tym momencie na ekranie. Klasyczna rzecz, znacie to z innych aplikacji. Ja po to, aby nie musieć ponownie tego promptu wpisywać i nie wpisywać, żeby tłumaczona była odpowiedź na język polski, to od razu sobie tutaj kliknę. Znak oznaczenia. Use last prompt. Use last prompt. Użyj ostatniego promptu i sprawdźmy, czy to zadziała. Control, Command, Shift, A. Nie, jesteśmy pychtani znowu. Tylko zobaczmy, czy jest. Zawartość zaznaczona. Edycja tekstu. No i nawet nie mamy wpisane, żeby była przetłumaczona na polski, więc to trzeba kilkukrotnie sprawdzić, aż będziemy mieli pewność, że ta opcja została zaznaczona. Głównie po to, żeby nie wpisywać za każdym razem, aby odpowiedź była tłumaczona na polski. Na szczęście mamy też tutaj w aplikacji VOCR główny prompt, gdzie możemy sobie na stałe wpisać, żeby informacje, które będziemy otrzymywać zwrotnie, były tłumaczone na polski i wtedy te informacje możemy wykorzystywać także do innych celów. Do jakich? O tym za sekundkę. Pierwsza rzecz, już Wam ją zademonstrowałem, bo chcę pokazać trzy. Pierwsza, czyli rozpoznawanie całego ekranu, to co widzimy, jest robiony screen, wysyłany jest do sztucznej inteligencji. Druga rzecz to tak zwana eksploracja ekranu. Coś, co już jest w aplikacji VOCR, demonstrowałem Wam to przy w nagraniu demonstrującym zaczytywanie czy instalowanie aplikacji mobilnych na komputerach macOS. Tutaj jest to nieco bardziej rozszerzona funkcjonalność. Ja, żeby ją wywołać, naciskam klasycznie dla tej aplikacji VOCR Ctrl, Command, Shift, E jak eksploracja. I w tym momencie znowu jest robiony zrzut ekranu mojego komputera, wysyłany do OpenAI. I tam jest informacja o błędzie, że stracono połączenie z serwerami. To jeszcze raz. O. Zaraz powinniśmy dostać informację. Tak. Na informacje, które znajdują się na ekranie, mam nałożone dodatkowe informacje o elementach, które zostały rozpoznane na ekranie i o ich lokalizacji. Niestety, te informacje są w języku angielskim i nie mamy dostępu do promptu, aby go przetłumaczyć na polski, tych elementów, więc na razie tylko Wam mogę pokazać, bo poruszamy się klasycznie, Ctrl, Command i strzałki po tych rozpoznanych elementach na ekranie komputera. Ikona monitora. No i tyle nam tutaj przeczyta, więcej nam nie chce czytać. Ja Wam powiem szczerze, nie korzystam z tej opcji, bo ona działa słabo i generalnie póki co przynajmniej nie polecam. Warto ją obserwować, jej rozwój, bo jest szansa, że coś z tego wyjdzie, ale na tym etapie działa to słabo. Więc mamy tutaj pierwszą opcję, która działa całkiem fajnie, czyli rozpoznawanie tego, co jest na ekranie. No wy nie mogliście się przekonać, jak dobrze to działa, bo odczytywane jest całe okno programu, a nie tylko screen, czyli nie możemy zrobić sobie takiego małego screenu interesującego nas fragmentu, na przykład menu,
tylko robiony jest cały screen. Później możemy korzystać z eksploracji, ale jest jeszcze trzecia opcja i tutaj rozpoznawany jest klasycznie jeden obraz, czyli możemy sobie zrobić ten wspomniany chwilę temu mały screen, na przykład menu, zapisać go i później go rozpoznać. Jak to działa? Muszę przejść do okna Findera. Mam otwarte w tym momencie okno Findera i kilka zdjęć. I są to zdjęcia z mojej biblioteki zdjęć, które specjalnie opisałem w taki sposób, żeby mnie samemu niewiele mówiły. Na przykład mam tutaj informację Piotr i Zako JPG. Nie wiem, co jest na tym zdjęciu poza mną i moim pieskiem. Więc ja teraz otworzę tą grafikę, to zdjęcie w aplikacji VOCR, czyli wchodzę w menu, plik, otwórz w aplikacji VOCR i daję Enter i w tym momencie wyskakuje mi prompt, bo jednak jest niezaznaczony, to od razu dopiszmy tu Enter, wielkie T, translate, answer, in, to Polish. Krok, cancel, ok, domyślny. Okay. Getting response from GPT. Zrazowa 1, 38. Developed by Hikim. Czekamy na odpowiedź, zobaczymy, czy ona przyjdzie. Czy też nie. I w międzyczasie zaraz zaznaczymy sobie też, żeby ten prompt jednak nie trzeba go było za każdym razem wpisywać, bo to jest irytujące. O, i słyszycie. Mamy znowu błąd, więc sprawdźmy, czy on zapamiętuje mi ten ostatni prompt w ogóle, czy dopiero musi się zrealizować, że tak powiem. Robię dokładnie to samo, czyli otwieram fotkę w taki sam sposób. Dobra. Mamy zapisane. Prompt zapisany był, w sensie w polu edycyjnym. W okularach przeciwsłonecznych oraz psa, który siedzi obok niego. Obaj mają na sobie pasiaste koszulki w niebieskie i białe paski. Mężczyzna siedzi na kanapie, a pies obok niego, także na kanapie, która jest pokryta jasno-żółtą narzutą z wzorem łap psich. Pokój jest oświetlony naturalnym światłem wpadającym przez okno w tle, na którym widać zasłony w jasnym kolorze z kolorowymi wzorami. Cała scena emanuje ciepłem i przyjemną, domową atmosferą. Analiza sugeruje, że mężczyzna i pies mają bliską relację, co ukazuje ich podobny wygląd stylizacji. Obraz przedstawia człowieka i psa ubranych w pasiaste koszulki, siedzących razem na kanapie. W tle znajduje się okno z zasłonami. I to nie jest... jest halucynacja. 221 total tokens, 1046 cost, 0744 cents, V2, 0, 1, 38. Tu usłyszeliśmy na końcu, oprócz całej informacji, co znajduje się na zdjęciu, że i ja i Zaku jesteśmy ubrani w takie same koszulki polo. Mamy informację na końcu, że ta informacja została przetworzona przez OpenAI, ile kosztowało jej przetworzenie, ile tam tokenów było przetwarzanych oraz że zapytanie zostało wysłane przez aplikację VOCR właśnie do czata GPT i to jest odpowiedź. Ja teraz jeszcze wejdę tylko na szybko jeszcze raz w ustawienia VOCR. Use last prompt. Oznaczyliśmy. No i na tej samej zasadzie, wiecie, mamy tutaj jeszcze jakąś konferencję, że ja jestem niby na zdjęciu w trakcie tej konferencji, więc sprawdźmy znowu, w jakich okolicznościach ja tam jestem, czy uczestnik, czy jako kto. Znowu klikam otwórz w aplikacji, zdjęcie jest wysyłane do czata GPT, czat GPT analizuje i zaraz powinien wrócić do nas z odpowiedzią albo z informacją o błędzie, że coś poszło nie tak. Mamy nadzieję, że jednak będzie to informacja na temat, że a jednak znowu błąd, za długi czas oczekiwania, no to my w takim razie jeszcze raz. Jest to, przyznajcie, dość irytujące takie podejście. Dobra. Musimy czekać. Ja korzystam z opcji płatnej, ale to nie są żadne, wiecie, tam... Obraz przedstawia mężczyznę stojącego przy mikrofonie z czerwonym windscreenem, osłoną na mikrofon. Mężczyzna ma na sobie ciemną marynarkę i białą koszulę z kołnierzem. Na jego twarzy widoczne są ciemne okulary przeciwsłoneczne. Mężczyzna ma krótkie, szpakowate włosy i wydaje się być w średnim wieku. W tle znajdują się rzędy krzeseł o drewnianej ramie i pomarańczowych siedzeniach ustawionych w nieco nieostry sposób, co sugeruje, że zdjęcie było zrobione na wydarzeniu lub spotkaniu w sali konferencyjnej lub kinowej. Pomimo obecności krzeseł, nie widać innych osób na zdjęciu. Mikrofon jest umieszczony na statywie, a mężczyzna trzyma białą laskę, co może sugerować, że jest osobą niewidomą lub słabowidzącą. Wyraz twarzy i postawa mężczyzny wskazuje
decyzją, że mógł być w trakcie przemówienia lub wypowiedzi przed publicznością. Pochodzenie światła w obrazie jest ciepłe, co nadaje mu przytulny i profesjonalny charakter. Kompozycja zdjęcia jest dobrze zbalansowana z głównym punktem... I tak dalej. Pierwsza rzecz, nie musiałem już wpisywać promptu, bo automatycznie poszła informacja, że ma być tłumaczenie na język polski. Druga rzecz, mamy tutaj pełen opis sytuacyjny, więc ja już dzięki temu mogę łatwo dowiedzieć się, co na zdjęciu się znajduje. Kolejna rzecz, to o czym wspominałem wcześniej, że tak irytujące jest to ciągłe wchodzenie gdzieś tam w ustawienia, dlatego możemy sobie, przypominam, do tego też podam link w opisie, ustawić sobie w komputerach Mac odpowiedni skrót klawiszowy do tego, aby formaty na przykład graficzne otwierać w konkretnej aplikacji, czy po prostu dany plik otworzyć w konkretnej aplikacji. Ja też mam taki skrót zrobiony tutaj dla aplikacji VOCR. Też tutaj Zakuj Piotr w Krakowie. Ja sobie utworzyłem po prostu systemowy skrót Ctrl-Command-R. Nie muszę nigdzie wchodzić w żadne ustawienia dodatkowe, menu, szukać, gdzie tam jest, otwórz w aplikacji i tak dalej. Po prostu jeden skrót klawiszowy i plik wysyłany jest do czata GPT. On rozpoznaje i zwraca mi albo opis, na co liczę, albo error. I jak mamy błąd, to znowu nie muszę gdzieś tam kopać i grzebać, tylko naciskam sobie skrót ponownie. Informacja jest ponownie wysyłana. Mówiłem wcześniej, że ja tutaj mam płatne API, ale nie właśnie jakieś super wysoko płatne, stąd pewnie często odbijane informacje o błędach. Prawdopodobnie jakiś rodzaj sali, na przykład restauracji, kawiarni lub przestrzeni konferencyjnej ściany. Widać pomarańczowe kafelki na ścianie po prawej stronie, oświetlenie. Widoczne jest naturalne światło pochodzące z dużego okna w tle oraz kolorowe lampki dekoracyjne zawieszone na ścianie, dekoracje. Kolorowe lampki świecące tworzą ciepły, przytulny nastrój umeblowania. Widać krzesła ustawione w rzędzie. Sugestia, że może to być impreza lub spotkanie. Ludzie, mężczyzna, ubiór, mężczyzna nosi czarne okulary słoneczne, białą koszulę i ciemny. Zwróćcie uwagę, że uśmiecha się, wygląda na relaksowanego i zadowolonego gestę. Łaska psa, co może sugerować więcej. Mamy tutaj opis podzielony na sekcje, to jest bardzo częste. Średniej wielkości, może to być labrador retriever ubranie. Pies nosi zieloną kamizelkę z widocznym pasem odblaskowym, postawa, siedzi spokojnie, patrząc na kamerę, funkcja, prawdopodobnie pies przewodnik, na co może wskazywać stykana kamizelka. Tłumaczenia czasami są lepsze, czasami są gorsze, ale oczywiście bardzo łatwo nam się zorientować, o co chodzi, jeśli chodzi o opis zdjęcia. Czy to tylko możemy wykorzystywać do opisu zdjęć? Nie, możemy też wykorzystywać to do opisu na przykład zabezpieczenia CAPTCHA, czy to na stronie internetowej, wtedy wykorzystujemy ten skrót Ctrl Command Shift A i możemy wtedy dopytać, czy doprecyzować, o co nam chodzi, że chodzi nam właśnie o kod CAPTCHA, żeby automat podał nam to rozwiązanie. Możemy też skorzystać po prostu z ogólnego opisu. Ja tutaj mam takie zabezpieczenie CAPTCHA, które czasem pokazuję na szkoleniach i zobaczmy, czy poradzi sobie z nim nasze rozwiązanie. Ctrl-Command-R. Wysyłana jest grafika do OpenAI. Czekamy na informację zwrotną. Tutaj pewnie zostanie opisana cała grafika, nie tylko kod, więc też przy okazji dowiemy się, jak skonstruowana jest taka grafika. No oczywiście, jeśli tylko wszystko będzie działać. To jest oczywiście minus wersji beta, że nie jest to rozwiązanie dedykowane. Obraz zawiera fragment zawartości tekstowej oraz ekran recepta. Aby dokładnie go przeanalizować, należy zwrócić uwagę na następujące elementy. 1. Fragment tekstu. Powyższy fragment tekstu wygląda na wycinek z gazety, informujący o wypadku kolejowym. The North Hill Stand at Crime from New London for Boston. This morning, Crane of the Traps 7 miles north of New London. Wyróżnione jest słowo morning. 2. Wyróżnienie. Słowo morning jest wyróżnione zarówno w tekście, jak i poniżej, gdzie jest ono prezentowane w dwóch różnych formach. 3. Ekran recepta. Recepta to system zabezpieczeń, który służy do rozpoznawania, czy użytkownik jest człowiekiem, czy potem powyższy obraz zawiera standardowy formularz recepta z dwiema słowami do przepisania, z napisem na dole PPD for Words oraz polem tekstowym do wprowadzenia odpowiedzi. 4. Słowa recepta. W pierwszym polu wyświetlane jest słowo morning, napisane podobnie jak w cytacie z gazety. W drugim polu znajduje się słowo, w którym wygląda jak overlock lub podobnie, jednak jest ono trudniejsze do rozszyfrowania z powodu stylu pisma lub zepsutej czcionki. 5. Cel recepta. W tym przypadku recepta może wykorzystywać słowa z historycznych dokumentów, takich jak gazety, w celu digitalizacji tekstów oraz poprawy systemu OCR, optical character recognition. Analiza tego obrazu prowadzi do wniosku, że system recepta wykorzystuje słowo z fragmentu tekstu gazety do sprawdzenia, czy użytkownik jest człowiekiem. Dzięki temu można zarówno pomóc w zweryfikowaniu użytkowników, jak i w digitalizacji starych tekstów. Prompt Tokens 819. W ten sposób dowiedzieliśmy się, że rzeczywiście tutaj słowa do wpisania to jest właśnie ta Morning Overlooks
I w tym pomogło nam OpenAI. Te liczne błędy, które tutaj się pojawiają, czas reakcji narzędzia, on może wynikać z tego, o czym wspominałem, że konto, z którego korzystam, nie jest jakoś szczególnie wysoko płatne. Płacę po prostu za każdy token, więc pewnie te moje zapytania są gdzieś tam kolejkowane i często czas tego zapytania jest zbyt długi i pojawia się informacja o błędzie. Dopóki jednak nie pojawią się dedykowane rozwiązania na system macOS typu Be My Eyes, tak jak ma to miejsce w tym momencie dla systemu Windows, no to jest to jedno z niewielu rozwiązań, które działają tak fajnie i które tak fajnie można zautomatyzować, że pod jednym skrótem klawiszowym będziemy otrzymywać zwrotną informację z opisem tego, co znajduje się na grafice. Ja ze swej strony bardzo polecam to rozwiązanie. Podzielcie się proszę waszymi wrażeniami w komentarzu. Jeśli mielibyście jakieś pytania, to śmiało pytajcie w komentarzach, czy to pod tym nagraniem na YouTubie, czy na mojej szufladzie. Chętnie odpowiem, jeśli tylko będę znał odpowiedzi. Oczywiście pamiętajcie też o zasubskrybowaniu kanału, wtedy będziecie otrzymywać nowości. Ja, jak wiecie, nie spamuję. Raz na dwa tygodnie pojawia się jedno nagranie, a wtedy żadna nowość wam nie ucieknie. I cóż, na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę. Zapraszam was do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Kłaniam się nisko, Piotr Witek.